Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Bert Bear, który stoi gdzieś tam obok. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. No, znowu przywalił, no co za gościu. Dobra, weź, bo tam Jezus. To się zrywa strasznie. Bert, proszę cię, napiszcie, Bert, ty normalnie za autokasko napłacisz tyle, że to szok. Co? Co? No OC, no to wiesz. No chłopie, no przecież ty takie pieniądze... Ale to nie ja płacę, to tamten gościu pewnie miał ubezpieczenie, nie? A, nie mają spoko. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jedziemy w Bieszczady, więc kupiliśmy nowe auta, no, które... Takie, totalnie mi się tam nie podoba, ale... Znaczy mi się podoba na przykład, nie? Mi się podoba, ale czemu nie? Chociaż kosztuje 835 tysięcy. To jest dużo. Widzimy, czy w ogóle jest warte swojej ceny. To jest dużo, bo na przykład Bravado Gauntlet kosztuje no te 100 tysięcy mniej prawie, no 90 tysięcy mniej. O, ale, jest, dobra, okej, okay, nieważne. Jest pudło, dobra. Dobra, stunigujemy te pudło i pojedziemy w Bieszczady, tam pobawimy się z policją, zobaczymy jaki będzie efekt. Helion, ciekawe, dobra. Okej, okay, pancerz, no muszę, 30 tysięcy. Hamulce, 35 tysięcy, dobrze. Zderzaki. O Boże, 17 zderzaków ma te auto, wiesz? Okej. No wiesz, takie słabsze auta to muszą dać dużo modyfikacji, żeby ludzi przyciągnąć, nie? Okej, okay, dobra. Dobra, już dojeżdżam do tego. Lepsze. Nie, ogólnie pamiętasz, że to będzie miało być do walki z policją, nie? Żeby nie było. No dobra, to już jakiś pancerz się zamontuje i będzie dobrze, nie? Nie, chodzi o, wiesz, takie orurowanie czy coś, nie żartuję oczywiście, dobra, zrób po swojemu, oczywiście wy zdecydujecie, które auto jest ładniejsze, moje czy Bert Berta. Ale będzie dobrze. Najpierw to... Oczywiście napraw pojazd, nie? Tak, oczywiście, oczywiście. Taka sytuacja, dobra, niech będzie, że to. Tylny zderzak, 11 tylnych zderzaków, spoko. Okej, okay. Osłona na ten, idealnie, może tutaj jakiś pocisk policyjny może się uda odbić. Okej. No dobra. Ale tych zderzaków to jest serio dużo i nie wiem, który dać, nie? No właśnie też nie wiem, czekaj, ja wybiorę sobie ten, bo to jest fajne, to mi się podoba. Ten element, ten zderzak tylni. Bo ten to już tak nie za bardzo. Ten tylni zderzak to jest taka lipa trochę jakby. Same ururowanie. Okej, okay, czyli bierzemy to. Cyk, proszę bardzo, silnik. 33,5 tysiąca. Wydech. Brzydkie, to jest... Co? O, to jest dobre. Bez jaj, wiesz, widziałeś, zobacz co wydech drugi. Czekaj, panie Pawle, chwileczkę. No stary, on jest po prostu na silniku zrobiony. Poczekaj, poczekaj, wydech. Drugi. No. Co to jest do diabła? A trzeci, zobacz drugi. Ej, czy tutaj przenika przez po prostu model tego auta, ten wydech? Nie. To chyba potocznie clipping, no jak no, trzeci. Raz, dwa, trzeci. No, tak no, po lewej stronie. Ale to jest przecież... Co? To jest błąd. Błąd w modelowaniu tego. To nie jest błąd w modelowaniu, to jest normalnie... Twórców. Nie no, to jest normalnie przecież otoczka. Nie no, jest osłona, normalnie, elegancko jest zrobione, o czym tu mówisz? No nie, to nie powinno się aż tak trząść. No stary, no normalnie, wydech się normalnie trzęsie. Dobra, później mamy czwarty, Big Daddy. To jest błąd, panie Pawle. To nie jest błąd, stary, normalnie jest zrobiony przecież. Oj, dobra. Zobaczysz sobie u mnie na nagraniu, on jest dobrze zrobiony, poczekaj. Okej, dobra, a w ogóle okaże się, czy mówiliśmy o tym samym. A, dobra, okej. A poczekaj. No nie no, a pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no nie no. Nie chodzi, jest wydech fabryczny, tak. Odsłonięte filtry powietrza i przecinająca turbosprężarka. No i co z nią? Tak dziwnie, to wygląda strasznie, ale dobra. Nie, no dobra, okej. Okay. Dobra, turbosprężarka Big Daddy, to jest w ogóle kosmos. Big Daddy. V8. W ogóle owalny wlot powietrza, o bez jaj. Potrójny. Co to jest? O, taki będzie podwójna turbosprężarka. Dobra, czyli to mamy tak. Dobra. Trzeba jakiś ładny kolorek. Boże, nie? Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chodzi w ogóle o Niemców, w ogóle twórcy ostatnio mają... Co ten Rockstar w ogóle ma z tymi, wiesz, wielkimi silnikami z przodu? Co oni zrobią za samochód, to za każdym razem jest tu silnik z przodu. No, mają jakąś manię. No totalnie. Okej. To dziwny pasek taki tutaj. Ale nieładnie wygląda. Dobra, sprawdźmy co my tu mamy. Nie można tego usunąć, kurde.
Nie można. Okej. Dobra, niech będzie ten. Brzydkie to strasznie jest, tam jakie jest. Te grille jeszcze zobaczmy sobie, co to za grille mamy. O, dach można nawet. Dach też można? Spoko. Zestaw ofensywny, dlaczego ofensywny? Że mogę sobie tam karabiny jakieś założyć? Nie rozumiem, poczekaj, zaraz zobaczę. Czekaj, światła, oznaczenie. Dobra, poczekaj, za daleko jesteś, za daleko jesteś jeszcze. Reflektory. No wiesz, bo ja to wszystkiego nie przeglądam, patrzę, podoba mi się, to biorę, nie? Czekaj, białe pasy, tu mam jakieś czarne pasy, tu są jakieś dodatkowe rzeczy, które mi się kompletnie nie... O, czekaj, strasznie glob. Dobra, to się przyda, to się też przyda. Koła. Sflaczały gniew. One muszą być. Sflaczały gniew. Zobacz sobie oznaczenie sflaczały gniew. Poczekaj, sflaczały gniew. A z tyłu zobacz, co tam na tym, na tylnej klapie w ogóle jest. Sflaczały gniew. Ej, to jest fajne, koszmar jest fajny. Sflaczały gniew. Chociaż no nie wiem, no... Nie, ja to robię to auto tak bardziej klasycznie. Ja chyba bardziej klasycznie też wezmę zrobię, no. O, płyty na okna, czyli można zamknąć. Co? Płyty... O, ty, poczekaj, poka, no to. Dobra, czekaj, klatka, nie klatka. Nie chciałem screenshota zrobić. Nie, dobra. To jest lipa jaka jest z tymi klatkami. Dach. Panel świetlny, świetnie. Ofensywny bagażnik, okej. Zestaw ofensywny, okej. To będzie lepsze. Sprzedaj progi. O kurczę, jakie fajne progi tu są w ogóle. Jakie super progi tu są. Zawieszenie, no to raczej się mija z celem. Ten się akurat nie podoba. No zawieszenie w dół to na pewno, nie? Tak, w dół, żebyśmy zahaczali o wszystko w tych górach, nie? Tak, 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 te mi się podobają. Okej, zawieszenie. No, lejdziemy w górę, więc na pewno nie. Skrzynia biegów, 50 tysięcy. Turbo, 50 tysięcy. Koła. Rodzaj kół. Wulkaniczno-czerwień. Czekaj, gdzie są terenowe? Okej. Dobra, z tych te terenowe w ogóle koła to są jakaś totalna masakra. No to okay, skoro ten pasek jest taki, 6 tysięcy. Dobra, ma ten pasek być, to niech ulepszenia, kulotporne, też muszą być kulotporne, bo będą do nas strzelali. Kto powiedział, że będą do nas strzelali? No Jarzech powiedział, że będą do nas strzelali. Dobra, ja już gotowy. Płyty na okna. Albo nie, dobra. O, jak fajnie, stary, to jest totalnie mega fajna sprawa. Panele. Ciekawe, czy to będzie działało, czy to jest tylko taka teksturka założona. Ej, faktycznie, to jest dobre pytanie, nie? Bo jeżeli to jest faktycznie do 10 tysięcy, 13 tysięcy, no to ja nie wiem, czy to jest to. Ciężko powiedzieć. Szyby. Wersja... Jakieś lekko przydymione niech będą. Okej, czekaj, szyby, lakierowanie jeszcze zobaczymy. Dobra, ja już wyjechałem sobie. Już wyjechałeś? Dobra, spoko. Czekaj. By the river. Okej, poczekaj, najlepiej jakby takie moro w ogóle zrobili, to byłoby super, nie? To nie jest auto wojskowe, panie Pawle. No i co z tego? Co z tego? Ja się pytam. Poczekaj, bo ja nie mogę znaleźć odpowiedniego koloru, bo szukam jakiegoś takiego koloru, którego nigdy nie użyłem jeszcze. Różowego? Nie, odcień różowego, którego jeszcze nie użyłem. Tak, tak, dokładnie. Tak, to właśnie w ten sposób rozgryzłem to wszystko. No nie. Wszystko wiadomo po prostu. Dokładnie. Nie, no chyba wezmę normalnie, zrobię taki ten. No dobra, robimy taki. Nie, przepraszam, taki. Wyjeżdżasz już, panie Pawle? No i jeszcze chwilę. Jeszcze sekunda. Raz, no, wyjeżdżasz? No, daj, sekunda. Raz, wyjeżdżasz? Kurde, poczekaj. To powiedz minuta. Dobra, ten, tak, oczywiście. Dobra, o, nie, poczekaj, bo tu jeszcze w ogóle... Mogliby dodać trochę więcej tych desek rozdzielczych wersji zegarów, bo powiem, że są bardzo powtarzalne w niektórych tak? pojazdach. No, a w ogóle, czy ktoś na pierwszej osobie w ogóle jeździ? To jest dobre pytanie. Pytanie do was, napiszcie na dole. Ja często jeżdżę. Ja właśnie rzadko jeżdżę, właśnie wyjeżdżam. Zaraz zobaczymy, jak zrobił Bert auto i zaraz ocenicie na dole w komentarzach, które auto jest ładniejsze. Bert, gdzie ty jesteś? Poczekaj, bo sobie pojechałem objechać to auto. Moment. Ej, no ale to auto rwie ze spacji, to zobacz jak on rusza. Aż mu dźwiga tył, nie? Renóweczka. Totalnie. Ej, dobra, poczekaj. Słuchaj, pojedziemy w takim razie w góry. Głęboko w górę. W góry. Czekaj, do gdzie to jest? Do środka góry, tak?
Co? Do środka góry? O, poczekaj, dobra, to chyba staniemy tutaj, bo tu słońce jest. Okej, no to Bert zrobił dobry. Takie auto familijne. No. Totalnie. Wycieczka. Ale nie, słuchaj, znaczy gdyby nie te pasy, to wyglądałby jak samochód rodzinny z lat 70. 80. W moim przypadku. To jest maszyna! Czemu się podpali? Spalę cię! Tak jest! Dobra, napiszcie w komentarzach, które auto jest według was ładniejsze. Ale ja nic nie zrobiłem. Dobra, wsiadaj do auta. Znaczy nie mojego, tylko do twojego. No przestań to podlewać. Co za gościu. Znaczy dobra. Wiesz, to jest auto familijne, tylko troszeczkę bardziej sportowe. No. Tak jest, tymi, dobra. Z tymi pasami, no. Dobra, to grzejemy, słuchaj, do tego, do... oczywiście do Bieszczady. Czyli musimy jechać cały czas w góry, tak? Tak, pojedziemy w góry i tam zrobimy rozwałkę. A nie lepiej wpaść do jakiegoś sklepu, może po drodze, czy nie? Nie, absolutnie. Czy ty po drodze potraciłeś motocyklistę? Nie, to nie byłem ja. No tak, to on się sam tak wywalił, nie? On sam się wywalił i sam się przejechał. Jak to mówią, czasami można się na życiu przejechać, no. Dokładnie. W sumie możemy zrobić tak, że policja będzie nas goniła już tam w kierunku Bieszczad. O, że w Bieszczady uciekamy. O, tak, to będzie dobre. Chyba, że zginiemy po drodze. No to będzie trochę słabo. No, to może być możliwe. To znaczy, ja mogę bardziej zginąć, a ile Pawła... O, właśnie, przetestujmy, czy to jest tylko teksturka, czy... O, dobra, poczekaj, no to faktycznie, poczekaj, no. Spróbuję ci strzelić głowę. No. Moment, tylko nie chcę sobie przydziału, to. Czekaj. No to ładnie! Patrz, w ogóle. Jednak to nie jest jednak faktycznie to działa. Jest moc. Dobra, poczekaj, zatrzymajmy się tu na razie na poboczu. O. Zatrzymaj się. Tak, proszę bardzo, poczekaj, weźmy sobie. O. Coś takiego. Dobra, policja mnie goni, nie? Bo jeszcze nikt nie wezwał, nie? O, jest! Wezwał ktoś policję! O. Ty, nie trafiłem gościa, no nie? Ło, chłopie! Nie trafiłeś gościa. Poczekaj. Dobra, chodźmy stąd. Jedna gwiazdka. Rozwalimy policjanta po drodze jakiegoś. To nie, no to muszą być dwie przynajmniej, żeby oni ten... zainteresowali się i w ogóle pojazd wysłali. No ale właśnie, czekaj, właśnie jedzie ten pojazd, poczekaj, tylko... Niech oni tu przyjadą najpierw. Już spokojnie, poczekaj, bo oni jadą tędy, zobacz, to choć my podjedziemy do nich po prostu, no. Totalnie będzie tak łatwiej. Gdzie oni są? Ten już uciekł, pojechał. O! Dobra, jeden padł. I drugi padł, proszę bardzo. Przyjechali kolejni. Okej. Dawaj, rozwal. Tak szybko strzelają. Dawaj, trzy gwiazdki, dawaj, jedziemy, jedziemy, go, go, go. Czy ty masz pan... Czemu ty nie masz paneli? Dobra, okej, nieważne. Ja teraz zauważyłem w ogóle, że ty paneli nie... Rodzinne, no. Ty paneli w ogóle nie założysz, rodzinne rodzinne auto. Rodzinny samochód, no ale wiadomo, że każdy normalny polski kierowca opancerzy sobie samochód na wszelki... Nieprawda. Tak! Oczywiście! Jak nie chcę być, kurde, zauważalny, to sobie nie opancerzy. No i właśnie zobacz, w tej sytuacji proszę... A patrz, pojedziemy tędy, chodź! Jazda w terenie, go Bieszczady, go Bieszczady, zobaczymy jak to auto sprawdza się w terenie. Czego się ryjesz? Znaczy cały czas terenem, tak? Tak jest. Poczekaj, bo tu drzewa jakieś wyrosły. Bo jak mało klatek na sekundę. Okej, spokojnie. Patrz, patrz, patrz jak pięknie jak to ciśnie. Patrz jak to zjeżdża. O kurde. O kurde. Co w góry? W góry. Ale w dół też można jechać jak się jedzie w góry, nie? Bardzo to logiczne, ale spoko. Patrz jak pięknie. I tutaj przez strumyk. I pięknie jedziesz, patrz. Ciach! Ciach i policja, tutaj syreny, cały czas wyją. Jak oni tu podeszli tak do mnie blisko? Poczekaj, bo nie mogę przejechać teraz, coś ciasno tutaj. Dobra. Piąta gwiazdka, że nic nie zrobiłem. Piąta gwiazdka? Stary, coś... A, czwarta. W ogóle policja mnie za chwilę zgubi, poczekaj, bo ja tu w terenie w ogóle jadę. Cały czas. Okej. Czwarta gwiazdka to dawaj, już gościu. Wyślą za mnie FIB. A patrz, czekaj, teraz zobaczmy jedną rzecz. To. No, czekaj, przestań mnie ścigać, czekaj. Mogę strzelać do tyłu. Stary. Bardzo to logiczne jest.
Normalnie strzelam do tyłu i przestrzeliwuję tylny panel i normalnie strzelam w policję. Ale oni już tak nie mogą. To jest panel, który w ogóle już, wiesz, w jedną stronę można ten. Jedziemy przez rzekę. Dobra. Co, przez rzekę? Jak przez rzekę? Utopiłeś? Nie. Nie? Dobra, spróbujemy. Zobaczymy. Za chwilę. Gdzie to jest? O kurde, nie tędy. Gdzie tu takie ten? No nie, no Boże, no gościu. Czekaj. Dobra. Dobra, wysiadanie z auta nie jest dobrym pomysłem. Totalnie, stary, po sam dach to miałem, tą wodę. Normalnie po sam dach miałem wodę. Co za akcja. I się nie utopił. Dobra, jedziemy w góry, Bieszczady, go Bieszczady. Chłopcy, po drodze będziemy mieli bazę wojskową. A nie, dobra. Spokojnie. O Boże, strzelają we mnie, strzelają do mnie. Strzelają do kotełka. Znaleźli na ciebie sposób. Tak, od przodu, nie? Dobra, o patrz, tędy. O nie, lecą od przodu. Ląduje. Dobra. No jak to tu nie trafiło? Kurde, czekaj, jedź, dajesz. Dobra. Co tu się odprawia? O, te Bieszczady. Uwielbiam je, po prostu są. Wylądował? Nie no, ale naprawdę te auto jest świetne przecież. Dlaczego wszyscy mówią, że ono jest B? Napiszcie w komentarzach, co myślicie na temat tego samochodu. Pilota jest strasznie ciężko trafić, muszę przyznać. Dobra. Weź go, Paweł, ze mnie, bo on troszkę mi przeszkadza. Poczekaj. Ła. Ja nie mam. Dobra, jeden ląduje. Ale słuchaj, nawet na spacji to auto w ogóle nie trzyma, nie? Jak staniesz w miejscu pod górkę, to w ogóle nie trzyma. Słaby ręcznie mam. No, totalnie słaby, trzeba go wyćwiczyć. Gdzie on lata? Ajajaj. Oj. Czekaj, jest? Ląduje? Nie ląduje. Dobra, dawaj, jedziemy dalej. Ale to chwila, Bieszczady to nie tędy. No spokojnie, to jesteśmy właśnie w tych niższych partiach Bieszczad. Chociaż bym nie powiedział. No ale problem jest taki, że jeden błąd i spadniemy na sam dół i zginiemy. O, czekaj. Lądowanie. To niżej na... Jak chłopie, jak on leci? Widziałeś to? No. Ten też ląduje, dobra, poczekaj, dobra, to co? Pozbyliśmy się i lecą dwa kolejne. Dobra, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Okej, poczekaj, jedź pierwszy. O kurde, ale poleciał. Marcinku. Marcinku, no. Ojejku, dobra, spokojnie, ja pojadę sobie tutaj tym pasmem. No. Okej, bardzo ładnie, patrz. Czuję, że mogę tego nie przeżyć, szczerze mówiąc. Spokojnie. Zobacz, ja sobie zjeżdżam tym pasmem górskim. Super, Paweł. Pięknie. Cieszę się. Widzisz? Ja też się cieszę. Dobra, powiem ci, czułbym się w tym aucie bezpiecznie, gdybym się nie oderwały wszystkie drzwi. No. Tak? Aha, okej. Dobra, nie, to no, co? Bez przesady. Jedziemy jeszcze do tego, na Mount Chiliad, nie? No, na Mount Chiliad musi być. Oczywiście, że tak. Najwyższa góra w Bieszczadach. No, gubię cztery gwiazdki. Pamiętajcie o tym. Wcale nie Tarnica. W Bieszczadach jest najwyższa góra Mount Chiliad. Tak jest. Mount Chiliad. No nie, już prawie zgubiłem cztery gwiazdki. Gdy, poczekaj. Dobra, na pierwszej osobie to w ogóle nic nie widzę, bo jest silnik. No totalnie. Dobra, no. Paweł, udało się. Fuuu! Doszedłeś, dobra. Jestem. Piękny skok. Dobra, dawaj, ląduj, gościu. Na drogę. Dobra, jedziemy, go. Lecimy z tym. Co tu się dzieje, halo? Zobaczymy, jaki ma przepych. Dobra, nie ma przepychu w ogóle. Totalnie, nie? Aj. Zatrzymali mnie, moment. Spokojnie, pomagam ci. To jest chyba cywil. Dobra, jedziemy. W prawo tutaj będą skręcali, w prawo. Tak jest, wiem, oczywiście, że tak. Dawaj, jedziesz. A, tu w prawo, no dobra. Myślałem, że po drodze. No mamy terenówki, stary. Ale to faktycznie, mamy te... No Boże, co za świnia! Nie, nie frój się, Paweł, tylko jedź. Dobra, jedziemy.
Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Chyba. Może ciemno się zrobiło, ja nic nie widzę. No czemu przestań. Przestań wyzywać. Czego? Dobra. Co ty robisz? Chodź tędy. No to nie jest takie proste, jak masz tyłek. Czekaj, tutaj, tędy może. O, patrz, i tu do góry. Fu! I czekaj, co tu się dzieje? Co to jest? To nie słod. To jest sweet! Sweet to z GTA San Andreas. No nie, to jest zamknięte, chodź tędy. Nie jest zamknięte, zobacz, już jestem w środku. Co? A kurde, droga się skończyła! Widzisz, Paweł, mogę się posuwać, nie? O, tyś. Normalnie, Boże, czekaj, co tu się dzieje? Nie, tutaj strzelają do ludzi. Boże, czekaj, ja tu muszę wycofać, chyba tędy. Dobra, spokojnie. Poczekaj. Boże, urwało mi drzwi. Panie Pawle, nie pogardziłbym lekką pomocą. Ale ja właśnie spadam i się toczę. Tak, Paweł, stacza się na mnie. No. Tak się właśnie stoczyłem. Dobra, jedziemy dalej. Okej. Okay. No dobra, powiedz to... tak, pod pionową ścianę to już nie podjadę. Dobra. No kurde, gościu tutaj ten. Dobra, jedziemy dalej. Puch, puch. Czekaj, bo w ogóle... normalnie, te Mount Chilia to chyba nie wypali, coś czuję. Nie, wypali, spokojnie, jeszcze nie umarliśmy ani razu, także jest wiem, dobrze. Ani razu jeszcze. Tego dziwne, że ja nie umarłem, kiedy mam cały tułek od skóry. No właśnie. Całą dupcie. W ogóle cały czas na mnie jadą, ile tu... Gdzie ty, Paweł, jesteś w ogóle? No stary, policji tu mnóstwo. Dobra, ja na ciebie nie czekam, ja kurde, ten śmigłeś nie wpływać za zaczynam naprawdę. Dobra, ale tu strasznie dużo policji na tej małej dróżce. No bo oni tam zawsze się respią specjalnie, żeby nie być zabić. O kurde, dobra, strąciłem właśnie auto do ten, w przepaść. Co to w ogóle się stało? Dobra, muszę wyjechać w ogóle stąd. Muszę wskroczyć, muszę wkroczyć jak najszybciej na... Wkroczyć. Co? Czego się śmiejesz? A kurde, ciapnął mnie! Nie, tu be... Stary, jak bym to nagrał, stary, co... Nie! Dupa! Dupa! A! To chyba ginie. Nie, nie, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Paweł chyba ginie, tak. Tylko, że wpadłem, wiesz, o, dobra, w przepaść. Dobra, tutaj cyk. Proszę bardzo, pięknie, udało się. O. Ci goście żyją. Spokojnie. O, dobra. Było grubo. Dobra, ja tu muszę się zatrzymać, pozbyć się paru delikwentów. Szczególnie tego śmigłowca, co mnie wnerwia strasznie już. Dobra, ziom, jedź, 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 jedź! A co, jesteś na górze już? No. No nie gadaj! Znaczy nie na chili, a mnie, ale... A, dobra, dobra, spoko. No bo ja też jestem na górze właściwie. Każdy... Dobra, jest, jedziemy. Teraz ja jadę przez tunel ogólnie. To ty tunelem wyjeżdżasz. Znaczy przez tunel i później z drugiej strony tam jest wjazd w górę. Ułatwiasz sobie. O nie, dobra. Jezus Maria, ileż ty policji, a bo 5 gwiazdek już mam. Ginę. Dobra, o rany, co tu się w ogóle odprawia? Jak to zginąłem? I czemu mnie w ogóle samochód eksplodował? I co jest? A czekoladkę miałeś w ręku? No nie miałem. Jasne. O, twoje spalone auto! Aby mi się troszeczkę dymił samochód, może dlatego. O kurde, dobra. Super, i mnie jeszcze słoci przejechali. W ogóle śmigłowiec mnie zaraz będzie smyrał. Dobra, ja już nie biorę tego słabego auta. Wezmę coś innego. Sam jesteś słabe auto, ej. To jest świetny samochód. Wystarczy no jak go... po kilku kulkach eksploduje. No jak po kilku kulkach? No stary, już od 20 minut co najmniej jeździmy i strzelamy się tu z tymi. No dobra. Przepraszam, od godziny. Od godziny już tu jeździmy i strzelamy się z tymi policjantami. Trzeba wziąć jakiś większy kaliber, który uciągnie coś takiego po prostu. Ta, insurgenta. Ja mam już dobry pomysł. Od razu. To? No, insurgenta. Nie. Dobra, wiesz... Wjeżdżam. Czuję, że mogę tam nie dojechać wtedy, Czeburka? Ale... Nie. Dobra. Ta, czeburka. Czeburka w wersji kartonowej? Nie. Rozumiem. O zobaczymy. Kurde, to nie tędy. Ej, ale dobra, może być problem, bym tam wjechał. Dobra, spokojnie, już tam jadę, już tam jadę. Zaraz będę na szczycie.
Jeszcze chwila. A tam będę musiał się bronić przed policją. O stary. On musi się. Musisz. Ale nie, wiesz co, ja tam wejdę do tego domku. I tam będę się bronić przed policją. Dobra, tak długo wyszło, jak się da. Tyle wyszło z mojego pomysłu, już utknąłem, nie? Dobra, weź helikopter i chodź tu do mnie. Ale nie chcę mi się biec na piechtaka do miasta, stary. No ale bądź prezesem, wezwij sobie helikopter. No jaki syf, no taki miałem dobry pomysł, ale oczywiście co, no musiałem utknąć od razu na okej. Dobra. Jeszcze kawałek. Czemu wszystko zawsze. Prawie na miejscu. Źle. Tylko pamiętaj, wyląduj, nie strzelaj i ten. Strzelaj, dołącz, tak, i dołącz do mnie. Bądź ze mną. Ale no ja chcę go wydostać stąd, bo ja miałem taki fajny pomysł. No dobra, już drąbę. Rakieta. Okej, i... czekaj. O, o. Ile to trzeba? Chwila. No, dobra. Dobra. Tak w ten sposób, cyk. Chociaż może jeszcze uda mi się zrobić mój super plan, chwilę. Okej, pyk. O Jezu, jak oni teraz... Dojechałem na Montchillet, proszę bardzo. Dobra, dawać mój pojazd. Teraz Paweł musi tam przetrwać. Ha, ha, ha! Pierwszy helikopter strącony. Drugi helikopter strącony. Dobra, ja już jadę. Dobrze. Trzeci helikopter. Czekaj, bo mam chyba. O, co tu się teraz stało? Dobra, weźmy sobie minigana. Ogólnie pół życia mi zostało tylko. Od tego zacznijmy. No to zjedz coś. No właśnie, nic nie mam. Także w następnym odcinku musimy iść do sklepu. Dobra, spokojnie. Dobra. Nie wiem, czy od tej strony uda się, ale. O, widzę tam te śmigłowce. Kurde! Na górze. Widzę te śmigłowce na górze. Widzę, widzę, ja też widzę. O Boże, zaraz zginę! Na pewno nic nie mam do jedzenia, zaraz sprawdźmy to. Czekaj. Weź może pancerz może. Pancerz sobie założę, dokładnie. I przekąski. Okej, dobra, nie ma. Dobra, powinieneś już mnie z oddali widzieć. Z oddali powinienem cię już widzieć. O kurde, poczekaj. O! Czekaj, a ty jesteś helikopterem? Nie. A czym? Nieważne. Okej. O kurde, ale po to ja nie podjadę. A, dobra, okej, bo myślałem, że jak będziesz helikopterem. O, no figurka! Wiem. Wiesz, że to jest figurka? Jedną z 1000 figurek zebrano. Jak to z 1000? Sorry, ze 100. Przepraszam. Nie, może nie podjedziesz. Nie, nie, nie umieraj, kotku. W ogóle tu policja w ogóle nie chce przyjść, czujesz temat? No bo jak oni mają się tam. Oni tu w ogóle nie mogą wejść. To jest po prostu ten, szaleństwo. Dobra, chyba mój dobra. Misterny plan właśnie poszedł znowu do niczego. Czemu był odpalony cały czas? Dobra, okej, ja stąd jadę, zjeżdżam w dół, uciekam. No ja dopiero co tu przyjechałem. No przecież mówię, że nie możesz podjechać. Ale prawie, prawie, czekaj, bo jeszcze jest nadzieja, dobra, o. Co? Gdzie ty jesteś? Halo? Jest, chyba się udało. Dawaj, padnij, no przestań, przeładuj! Dobra, ląduję. No nie. O nie, 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 dawaj. Nie rób tego, dawaj. Nie rób tego, nie rób tego, to się nie odda. Ja powiem, zaraz zginę, dobra, nie, ja muszę uciekać już. Dobra, ja już też spadam właśnie z góry. Coś tam. Dobra, dojechałem na samą górę, nie? Spadłem z jednego spiku, że jestem na dole. Dobra, nie właśnie się staczam. Znaczy to jest taka ucieczka, to jest taki, wiecie, to jest taka wyższa umiejętność uciekania. Dobra, no wiecie. Nie kupujcie pojazdu o nazwie Liberator. Do niczego jest. Jak to? Jest świetny. No, bardzo świetny. Wjechałem na górę nim? Nie. No, a ja tak! Kiedy? Aha, Liberator. Okej. Przepraszam. Może cię jeszcze dogonię. Co? Nie, bo po co? Bo jak drzewo stoi, małe drzewo... O nie, to ja uciekam. O, utknąłem.
Ja uciekam w takim razie, skoro ty mnie gonisz. No odetkaj się, kurde, jak to wszystko jest po prostu. Dawaj, uciekaj, ciuk. Jedź. Dzika ucieczka. Nie naprawisz się. Kurde, no bez jej. Nie, ale te auto, które dzisiaj kupiliśmy, to naprawdę świetne moim zdaniem. Nie jest takie świetne. Jest świetne po prostu, szczególnie jak dacie pancerz na szyby. To jest tak, miodzio. Co to jest? Czy to jest pociąg? O kurde. Co? I tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej. Ja jeszcze nie zdążyłem dogonić, no. No ja prosto w pociąg walnąłem. Czołówę zrobiłem. Jak tak możesz, no? Nie. To jest... Co? No co ty robisz? Pa, pa! Dzięki za uwagę, pa, pa. Co za kot? O nie! Czemu się zrespiłeś obok mnie? No bo za koleś. Tak jest najlepiej, no. Tak, oczywiście.